Przy mikrofonie Paweł Kmiecik. Gościem dnia Radia Zawiercie w środę 28 października jest Nikolas Pawlik zdobywca złotego medalu w boksie podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Kraśniku. Witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo nam miło tak wspaniałego i młodego, utalentowanego zawiercianina gościć w Radiu Zawiercie. No to zanim przejdziemy do tego wielkiego sukcesu złotego medalu w boksie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kraśniku, o tym, że jesteś z LKS boks Myszków, o tym, że trenerem jest Krzysztof Szot, to najpierw zacznijmy od ciebie. Kiedy się urodziłeś? Urodziłem się 25 sierpnia 2005 roku, czyli mam 15 lat. No i boksem zajmujesz się od? Od szóstego roku życia. Od 6 roku życia. Tak, 9 lat teraz będzie szło. No to 6 latek, to, to chyba bardzo młody wiek, jak na boks. No, chyba że się mylę, chyba że już wtedy się zaczyna. No, u nas w Polsce nie do końca, bo u nas w Polsce prawo na to nie pozwala. Znaczy na trenowanie pozwala, ale na, na boksowanie na jakichś turniejach nie pozwala, bo dopiero od 14 roku życia w Polsce można brać udział w jakichś turniejach, a za granicą można. Ja zaczynałem okres za granicą, więc. Tam mi się udało. Za granicą, ale nie w Sosnowcu, który pozdrawiamy, tylko naprawdę za granicą. <gry> tak, Inim za kraju. granicą, dokładnie w Islandii. Od czego zaczęło się to w tym sześciu wieku 6 lat zainteresowanie boksem? Rodzice mnie zapisali. Ja w sumie, nie, nie ja poprosiłem ich, tylko po prostu rodzice mnie zapisali i tak się to narodziło u mnie. Po prostu spodobało mi się. Pamiętasz, może, nie wiem, zainspirowałeś się też jakimś może filmem, czy nie, coś nie, widziałeś, czy po prostu na treningu pomyślałeś sobie, kurczę, fajne to jest. Kurczę, fajne to jest. Tak pomyślałem. W wieku 6 no. lat tak. to się zaczęło. Tak. No i jak to się rozwijało? No, rozwijało normalnie. No. Trenowałem cały czas i, i boksowałem. Mówisz to tak, jakby to było najzwyczajniejsze w świecie, a to jest zwyczajne i nadzwyczajne, bo jesteś już złotym metalistą. Ale przez te 9 lat, od, od 6 roku życia do 15, czyli obecnie, ile treningów, ile zawodów, ile potu cię to kosztowało? Bardzo dużo, bardzo dużo. Nawet nie jestem w stanie tego zliczyć, naprawdę. Treningów, no dużo ja. Trenowałem nawet po kilka razy dziennie, jak się przy przygotowywałem do jakichś turniejów, do mistrzostw. Kilka I... razy dziennie, ale to tak. chyba ciężko pogodzić ze szkołą, no chyba że to było w wakacje na przykład. Yy, no zazwyczaj to było w wakacje. Osta w ostatnim czasie to jak się przygotowywałem do Mistrzostw Europy, na których niestety mi się nie udało, yy, to w wakacje było, więc miałem normalnie czas, a no teraz ciężko jest właśnie z tą szkołą. A kilka razy dziennie, jak trenowałeś, to takie treningi jak wyglądały? No, wyglądało to tak, na przykład, że wstawałem rano. O 8 rano robiłem pierwszy trening. Zazwyczaj to było bieganie. Czyli biegałem sobie, zależy tam od dnia, ale tak po 6 kilometrów myślę. Biegałem. Następnie trenowałem u, u trenera w domu albo na, na salce w mężkowie. No i no tak to wyglądało. To mówisz o tych treningach kilka razy dziennie. Tak. A były też dni albo tygodnie, kiedy trochę mniej było treningów, albo były inne? Też były, były, były. Dnie na przykład, które y, chciałem poświęcić na regenerację ciała, y, żeby się po prostu zregenerować albo y, czy mentalnie, czy fizycznie. Czy dla ciała to jest jedzenie popcornu przy filmie, czy jakiś y, inny rodzaj? Y, y, nie, inny rodzaj. Zazwyczaj to y, takie dnie, które chciałem się zregenerować to jakieś y, rozciąganie sobie wymyślałem. No, nie starałem się za dużo nie ruszać, tak? Yy, dużo rozciągania i yy, no bez żadnych, żadnych tam, yy, jak się to mówi, bez żadnych biegania po, po kolegach czy, czy coś takiego. Pamiętasz, ile zawodów miałeś na swoim koncie w trakcie tych dziewięciu lat ostatnich? Od roku szóstego do roku piętnastego? Nie, tego nie, nie tak dużo tak liczyć. Bardzo dużo. W dziesiątkach, czy, czy nie Bo aż tak? No, jeszcze, jeszcze więcej, myślę, więcej niż myślę że no. no. i dochodzimy do roku 2020. Złoty medal w boksie Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kraśniku. Tak. Najpierw zapytam, jak tam trafiłeś? Jak, jak takie zgłaszanie na zawody wygląda? To trener zgłasza, czy jakoś? Inaczej zgłasza chwila? to prezes Śląskiego Związku Bokserskiego. No, ja zostałem od razu zgłoszony, ponieważ należę do kadry narodowej, ponieważ w zeszłym roku zdobyłem też tytuł Mistrza Polski i przez to trafiłem do kadry narodowej. I przez to, że jestem w kadrze narodowej, od razu trafiam. Nie muszę żadnych kwalifikacji zdobyć, aby do tej ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży się dostać, więc od razu byłem zapisany od górnie. Jakoś się przygotowywałeś szczególnie? Czy skoro tych zawodów jest aż tyle, to tak naprawdę są dla siebie chlebem powszednim i właściwie to przygotowanie jest stałe bez względu na wszystko i zawody są takim zwyczajnym czymś? No, dokładnie tak. Zawody odbyły się kiedy dokładnie? Od 19 do 26 października. I ile walk stoczyłeś? W walk stoczyłem. Trzy, a dokładnie dwie, bo dostałem jednego walkowera. No i no trzy pojedynki. Trzy pojedynki. Pamiętasz, tak. y, właściwie dwa takie walki typowe. Tak, Pamiętasz tak. te walki dokładnie? Y, no tak, w ćwierćfinale wygrałem w pierwszej rundzie y, przez RSC, czyli przez y, przed czasem po prostu. A RSC co to za? Znaczy? To po angielsku pewnie skrót. Y, to jest jakiś... skrót dokładnie nie pamiętam, jak to, y, jak ten skrót rozwinąć. Ja jak ktoś okresu... nas słucha, to sobie sprawdzi w internecie. Tak, wygrana przed czasem. Czyli yy, sędzia, sędzia liczy dwukrotnie yy, mojego przeciwnika i walka zostaje przerwana. To była jedna walka? Pierwsza walka w ćwierćfinale. Mhm. W półfinale dostałem walkowera, a w finale zmierzyłem się z zawodnikiem z Gliwic. Z moim kolegą można powiedzieć, bo też ze Śląska. i. No i udało mi się wygrać 5 do 0. No to... Do 0, bez to, żadnych problemów. Wiesz, ja trochę jestem ogólnie mało sportowy, ale tak mm. sobie myślę, jak jest wynik na przykład w piłce nożnej 5 do 0, to, no to jest bardzo mocny wynik. Wysoba. Bardzo mocno, bardzo wysoka wygrana. Tak. Cieszyłeś się? Cieszyłem się. Bardzo się cieszyłem. Trener myślę, że się bardziej cieszył niż ja, ale się cieszyłem naprawdę. Co dla ciebie oznacza udział w zawodach? Co dla ciebie oznacza ten konkretnie zdobyty złoty medal? No, oznacza dla mnie y, na pewno drogę na przyszłość, otw otwiera mi. Y, y, poka pokazałem tym mojemu trenerowi kadry narodowej, y, że y, dalej będę tam należał, do tej kadry narodowej i y, pokazuje też innym, że stać mnie na dużo. A na ile cię stać? Na dużo. Dyplomatycznie odpowiadasz. Tak. Wolisz nie mówić wszystkiego, żeby przeciwników zaskoczyć na ringu. Tak. Krzysztof Szot to twój trener. Tak. No to może kilka słów też dla niego, bo pewnie, pewnie nas słucha. No, yy, dziękuję mu bardzo za moje przygotowania. Można spojrzeć do kamery. Dziękuję bardzo trenerowi Krzysztofowi Szotowi za przy, moje przygotowania i dziękuję, bo to przez niego zdobyłem ten złoty medal. No to pan trener na pewno łzy z oka, bo dumny może być i na pewno jest z takiego podobiecznego i dumni my wszyscy jesteśmy jako zawierzcanie z tego, że udało ci się osiągnąć sukces. Jakieś plany konkretne na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o zawody, nie tylko? No na najbliższą przyszłość to teraz mistrzostwa Europy dokładnie nie jest powiedziane, którego dokładnie, ale teraz w listopadzie wylatuje na mistrzostwa Europy. Które odbędą się w, yy, w Gruzji. No i tam, myślę, też celuje w naj, najwyższe, najwyższe podium, tak? czyli z Złoto. Powiedziałeś kilka chwil temu, że w finale walczyłeś ze swoim kolegą. Tak. Jak to jest, jeśli chodzi o takie właśnie znajomości pomiędzy młodymi bokserami? Jesteście kolegami, szanujecie się, a kiedy wychodzicie na ring, walczycie, a później po zakończonej walce znowu jesteście kolegami, można powiedzieć. Tak, trener zawsze mi powtarzał, że w ringu nie ma kolegów, czyli wchodzę, robię swoje, a, a jak wychodzimy, to znowu jesteśmy kolegami, czyli w ringu kolegów po prostu nie ma. Ale szacunek jest dla przeciwnika tak, zawsze. Oczywiście. Yy, czym jest dla ciebie boks? Takie trudne pytanie, bardzo. No, trudne, a może nie trudne. Boks, no. Yy... Jest czymś, czymś bardzo ważnym w moim życiu na pewno. Hmm, czymś, co, czego nigdy na pewno nie zapomnę, przez to, że prawie całe życie w tym boksie jestem, tak. Nikolas Pawlik, czyli ty, masz 15 lat, a tak. Nikolas Pawlik, jak będzie 25 lat, to co będzie robić? Będzie mistrzem świata. Myślę, że już dwukrotnym mistrzem olimpijskim. Chociaż nie 25 lat, a tak, będę mógł być dwukrotnym Mistrzem Olimpijskim i Mistrzem świata i myślę, że na zawodosie już będę zarabiał pieniądze. No to tego ci życzymy. Masz na piersi Orła, jesteś w kadrze narodowej. Wspomnij też o zawierciu, jak będziesz dalej szedł po Oczywiście. kolejne sukcesy. To jeszcze zapytam na koniec, czego można życzyć bokserowi, bo jak wiesz życzy się na przykład uczniom połamania pióra, jak piszą klacówkę, to czego można życzyć bokserowi? Złamania pięści. No to tego ci życzę, tego ci życzymy. Yy, oby koronawirus nie pokrzyżował żadnych planów zawodowych, w sensie co do zawodów, ani innych, yy, treningowych również. Dużo zdrowia, bez objawowości, no i powodzenia, no dumni jesteśmy z ciebie. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Nikolas Pawlik był Państwa i moim gościem. No to jeszcze myślę, że w, z młodym bokserem nie może być inaczej. Pozwolisz, że na zakończenie wywiadu pożegnamy się żółwikiem, no bo to chyba żółwik, to tak trochę ma związku z, z boksem. Nie może być inaczej. Bardzo dziękuję. Powodzenia. Do zobaczenia.